świat, okrągła planeta, gdzie przyjaciel mieszka wasz. Olinek, okrąglinek, choć mały, mądry jest. Najokrąglejszy domek ma w okrągłym kraju gdzieś. Oli, Oli, hurra! Hurra! Najokrąglejszy domek ma w okrągłym kraju gdzieś. Z rodzinką okrąglinków wesoło płynie czas. Zabawny świat, okrągły świat, radosny uśmiech ma. Oli, Oli, hurra! Hurra! Okrągłe życie toczy się w okrągłym kraju gdzieś. Okrągłe życie toczy się w okrągłym kraju. W okrągłym kraju gdzieś. Olinek, okrąglinek. Domek jest chory. Doberek, Zoli. Doberek, tatku. Trzeba naoliwić zawiasy. Dzień dobry! Jak się masz, Oli? Strasznie tu gorąco. O, ale zgrzyta! Nasz domek wydaje z siebie dziwne dźwięki. O! Co to jest, Ponczusiu? Nie wiem. Jest okropnie gorąco. Może sprawdzę, co z piecem. Jak się tu wszyscy czujecie? Zafunduję wam porządne smarowanie i zobaczymy, co to da. Bęc, bęc, bęc! Motyla noga! Co to było? Uciekajmy, zanim coś tu wybuchnie! Jej, kurety! Co to, tato? Może w kotle poszła jakaś uszczelka? Domek a psik! Domek a psik! Wiecie, domek nie najlepiej wygląda. Chyba trochę zazielenił się wokół szczytu i ma worki pod oknami. Zolinka ma rację. Sądzę, że nasz biedny domek musiał gdzieś złapać katar. Jasne! Pan domek jest chory. O, biedny domek. Nie ruszajcie się, zaraz wracam. Biedny domek. Zobaczmy, czy bardzo z nim źle. Zmierzę mu temperaturę. Ma gorączkę? Rozgrzany jak piekarnik. Musimy mu pomóc. Czasem, kiedy stary dom poczuje się zaniedbany, zapada na chorobę. Domek potrzebuje dużo ciepła i miłości. Zacznę chyba od rur w kuchni. Ja też, ja też! Co robimy, tato? No, w przypadku chorego domu trzeba odkręcić, dokręcić i sprawdzić każdą śrubkę. Dzięki temu nie będzie przeciągów. Cześć, Oli! Dzień dobry panu! Billy, nie! Czekaj, nie! Uważaj, Billy! Jejku, ale się przestraszyłem! Co to było? Nie bój się. Domek ma po prostu katar. Żeby tylko mój dom się nie zaraził. Mama właśnie zrobiła remont. Nie jest aż tak źle. Stary domek potrzebuje dużo czułej opieki. Musimy po prostu o niego zadbać. Czego szukasz, Billy? Nie widzieliście gdzieś kostki? Mama chce ją wykąpać. Nie było jej tutaj, ale poszukamy, dobra? Musimy wypucować każdy centymetr domku. Jeśli kostka tu jest, znajdziemy ją.
Kręcenie śrubeczek wyleczy domeczek. No, to domkowi na pewno pomoże. No, po tym domek poczuje się lepiej. Na indyka. Domek potrzebuje większego pucowania niż sądziliśmy. Kostka! 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 Czyściliśmy, prostowaliśmy, odkurzaliśmy, dokręcaliśmy i naprawialiśmy. Wypucowaliśmy wszystko, co jest pucowalne. I nasmarowaliśmy wszystko, co jest smarowalne. Nasz domek powinien poczuć się jak nowy. Laurka dla domku. Zdrowiej, domku. Domek jeszcze nie przyszedł do siebie. Biedny domek. Wyzdrowiej. Co jest, psino? Co? Aha. Co on mówi? Nie jestem pewny. Uspokój się, psot. Nie rozumiem ani słowa. Komin domku brudny. Jejciu, kto wie, co tam mogło utknąć? Kiedyś włos wpadł mi do nosa. Spędziało tak, że prawie zwariowałem. Wieki całe nie czyściliśmy komina naszego domku. Chodźcie. Musimy teraz do niego zajrzeć. Fuh, coś tam utknęło i zatkało biedny komin. Wychodź. 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 Uważaj, tato! Domek zaraz kichnie! To kostka! Biedactwo, pewnie utknęła w naszym kominie. Jej, kostka! Nic jej nie jest? Nie, ale strasznie się ubrudziła. Mama ma rację, musisz się wykąpać. Nic dziwnego, że domek tak kichał. W nosie łaskotał go nie jeden mały włosek, ale cały kot! O nie! Gonić liścia. Będzie największy i najfajniejszy superowski domek z kart w całym wszechświecie. No, pewnie! Uważaj, Pinki, nie rozwal domku! Z kart. Dobra. Zaczynamy od początku. Zoli też, Zoli też! Stój, Zoli! Ostrożnie! Rozpadły się! Nie ciesz się tak, Zoli. Domek wcale nie miał się rozpaść. Budowanie domków z kart jest za trudne dla niemowlaków. Zoli nie niemowlak. Możesz siedzieć i patrzeć. Billy ma rację. Budowanie domków z kart jest dla dużych dzieci. No. Cześć, listeczku. Wiesz, ręka nie może ci drgnąć. Nie oddychaj ani nic nie rób.
prawie stoją. Widzisz? Trzeba to robić bardzo delikatnie. Patrz! Co oni robią? No, nic. Gonią sobie jakiś głupi liść. To nudziarstwo, tylko dla niemowlaków. Aha. Listko, listko, listko. Uważaj. Teraz. Jest! Udało się! Listek, listek! Dobrze? Dobrze! Próbujemy zbudować największy i najfajniejszy superowski domek z kart w całym wszechświecie. Jejciu. Ale dzieciaki ciągle go nam burzą. A co one tam robią? No nic. Cóż, jak na nic nie robienie, to doskonale się bawią. Ten jest największy. Huh?
dość mam budowania domków z kart, które zaraz się rozpadają. No, nie ma w tym nic zabawnego. Ej, to karta! Wiesz, Billy? Co, Oli? Nic nie robimy z małymi dzieciakami. No, wiem. Nic nie robienie jest fajne. No. Kwadratura koła. Nigdy jeszcze nie widziałem tak kanciastego, bębna bongo, Billy. Nasze bębny są, no wiesz, okrągłe. Tak, wiem, ale w naszym domu wszystko jest kanciaste. Fajoska gra, Billy. To było super! Chcesz zagrać na bębnach na naszym bębniasto-bongowskim grillu dziś wieczorem? Jasne, Billy Bongo! Bongo, bongo! Billy! Tutaj jestem, mamo! Bardzo ładnie gracie, dzieci. Dzięki, proszę pani. Przyda się dodatkowa para rąk, żeby odpowiednio podgrzać atmosferę na naszym bębniasto-bongolskim grillu. Chcecie zagrać? Jasne, proszę pani. Luzik, spadamy, Billy, mamy mnóstwo roboty. Chyba muszę już biec do domu. Do zobaczenia wieczorkiem na waszej imprezie. Bongo, bongo! Co przygotowujesz na bębniastego grilla, mamo? Ekstra galaretkę owocową! Galaretka! Wiesz co? Oni bardzo lubią kanciaste rzeczy. Masz rację, Olinku. Kiedy galaretka już się schłodzi, przytniemy ją w kant. Okrągłe kotlety? Nigdy nie robiliśmy takich okrągłych kotletów. Dzięki okrągłemu jedzeniu okrąglinkowie poczują się w naszym kanciastym domu jak u siebie. W locie nabrał chyba kątów, co? Możemy już przyciąć galaretkę w kant. O, wygląda galaretkowo, mamo. Zaraz. A jak wygląda kwadrat? E? No i proszę. Ciągle jest bardzo okrągła, mamo. Motyla noga. Zdaje się, że okrąglinkowie mimowolnie wszystko zaokrąglają. Ja to zrobię, kochanie. Wytnę te kąty. Nie wygląda jak kwadrat. Chyba nie. Czekajcie! Sześcian wygląda właśnie tak. Zaczynamy! Ja chyba nie potrafię. Daliśmy z siebie wszystko, ale umiemy patrzeć na świat tylko na okrągło. Mam nadzieję, że kanciakom będzie smakowało okrągłe jedzenie. No, na tym grillu zdrowo sobie potańcujemy. Pobębnimy na bębnach. Będzie mnóstwo tańczenia, bębnienia i bawienia. Tańczymy! Myślisz, że oni tańczą kubikiem, co? Może posługują się w tańcu jakimś innym kanciastym krokiem. W książce piszą: złap partnera, mocno w pasie, ćwicz chołupce na kwadracie. Ach, przepraszam! Bardzo ekscytujące. Bardzo zabawne. Bardzo kanciaste.
Może okrąglinkowie będą chcieli tańczyć okrąglaka. Świetny pomysł, Paczuszko. Ale jak to się tańczy? Kółko graniaste! Doskonale. Kółko graniaste jest takie owalne. W książce każą utworzyć okrąg. Kółko graniaste i okrąglaste, kółko nam się połamało, a my wszyscy bęc! I co teraz? W książce piszą, że wszyscy mamy upaść i śmiać się. Bardzo śmieszne. Bardzo niezwykłe. Bierzemy galaretkę. Bardzo okrągłą galaretkę. Próbowaliśmy ją wyprostować, Oli, ale nam nie wyszło. Cóż to za ponure miny? Idziemy na kanciaste bongobębny. Witajcie na imprezie, kochani. Przynieśliśmy coś na ząb. To dopiero odjazdowa galaretka. Próbowaliśmy ją wyprostować. Jeśli smakuje choć w połowie tak dobrze, jak wygląda, na pewno jest niesamowita. Te kotlety wyglądają naprawdę odlotowo. Baxter? Staraliśmy się zrobić kulki, ale nie udało nam się zaokrąglić rogów. My, kanciakowie, mamy talent do kątów. A my, okrąglinkowie, mamy talent do okrągłości. Poza tym fajnie jest skosztować czegoś nowego. Smakuje na kwadratowo. A mnie smakuje na okrągło. Kto z was miałby ochotę na tańce? Zatańczmy kanciaka. Umiemy kółko graniaste. Billy, chodź ze mną. Posłuchajcie, mamy świetny pomysł. Ale fajne. Billy i ja wymyśliliśmy nowy taniec. Razem. Nie brzmi okrągło. Ani kanciasto. Jest trochę taki i taki. Kółko, kółko, kwadrat, kwadrat. Wszystko jedno, jaki kształt masz. Bądź okrągły lub miej parę kątów. Póki tańczysz fajnie, to w porządku. Póki tańczysz fajnie, to w porządku. Wersja polska Start International Polska. Reżyseria Joanna Wizmur. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka-Medek. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Olinek Jonasz Tołopiło. Tata Andrzej Ferenc. Mama Izabela Dąbrowska. Zoli Joanna Jabłczyńska. Billy Jacek Wolszczak. Binki Elżbieta Kopocińska-Betnarek. Pan Kanciak Janusz Zadura. Pani Kanciak Iwona Rulewicz i inni.